okazji Dnia Strażaka flagę państwową podnieść. Czy można mieć piękniejszą pasję jak to, żeby ratować życie i zdrowie innych osób? To coś najpiękniejszego, co można sobie wyobrazić. Ludzi z wielkimi sercami. Ludzi dobrych. Dlatego życzę wam, żebyście byli zdrowi, żebyście byli szczęśliwi, żebyście realizowali wszystkie swoje marzenia i żebyście żyli wokół serdecznych, miłych ludzi. Wszystkiego dobrego. Zdrowia. Gratuluję wam rozwoju jednostek i za to też dziękuję, że rozwijacie się i jest młodzież. Młodzieżowych drużyn pożarniczych w sposób szczególny gratuluję i bardzo się cieszę, że one są. I są na to środki rządowe wreszcie. W ubiegłym roku 25 milionów, w tym roku 40 milionów i pewnie będą te kwoty rosnąć, ponieważ to jest ten nasz nowy narybek, który jest nam bardzo potrzebny. Życzę wam z okazji Święta Strażaka dużo zdrowia, pomyślności, bezpiecznej służby, bo ona jest jednak bardzo niebezpieczna, bo tak jak pani marszałek podczas centralnego obchodu powiedziała, strażacy idą wszędzie tam, skąd wszyscy uciekają. Niech ten uroczysty, świąteczny dzień zjednoczy całą społeczność w poczuciu dumy ze strażackich dokonań. Serdecznie pozdrawiam i łączę wyrazy szacunku. Elżbieta Witek.